Dzień dobry, wracamy do naszego tapas baru. Dzisiaj przedstawimy kolejne pozycje. Następną rzeczą, jaką będziemy robić, są małże w zalewie. Można je dostać w takiej formie. Są sprowadzane z Hiszpanii. Tu jest wersja pokazowa tak naprawdę, ponieważ sami je robimy ze świeżych muli. A wygląda to tak, że otwieramy sobie tutaj małże. W tym samym czasie zrobimy sobie emulsję, zalewę do tych małży. Dodajemy słodkiej papryki, która jest podstawą tej zalewy. Dwa rozgniecione ząbki czosnku i trzy liście laurowe. Mieszamy to wszystko, co jest ważne, żeby kontrolować temperaturę oliwy z oliwek, po to, żeby papryka nam się nie spaliła. Chodzi tylko o to, żeby to wszystko przeszło smakiem. W międzyczasie, kiedy małże się otwierają, tutaj zaprezentujemy Państwu ciepłe tapas. Są to hiszpańskie patatas bravas, czyli opiekane ziemniaczki, podawane w dwóch sosach, z dwoma sosami, przepraszam. Tu jest jeden pomidorowy. Drugi sos jest majonezowy. Tak to wygląda. Kolejny ciepły tapas to calamari alla romana, podawane z solą gruboziarnistą i cytryną. Skrapiamy sobie to wszystko przed jedzeniem. Ciasto robimy na bazie hiszpańskiego piwa Estrella. Jeszcze jeden pinchos. Pinchos jest z szynką serrano, dojrzewającą 9 miesięcy. Tutaj mamy pod szynką starte pomidory z oliwą z oliwek, pan tumaka. Tak to się prezentuje. Małże już nam się tutaj otworzyły. Co jest ważne, przed gotowaniem otwarte małże nie nadają się do spożycia. Zamknięte muszelki po ugotowaniu również nie nadają się do spożycia. Muszą być zamknięte przed i otworzyć się w czasie gotowania. My wyciągamy same mięso. Mięso z małży, ze świeżych małży mamy już obrane. Emulsja z oliwek i papryki też już jest gotowa. Więc co robimy? Zalewamy to wszystko. Do dekoracji możemy dodać liść laurowy. To jest tapas, który podajemy na zimno. Jest bardzo popularny w Hiszpanii. Dziękuję bardzo i zapraszam do restauracji El Toro.